wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest recenzja kutrów islandzkich ze Schleich z roku 2022. Najpierw zacznijmy może od ogierka. I tak, jest to ogier rasy islandzkiej, ma na imię Codison lub Cody, tak inaczej, tak ja go tak nazwałam, ale bardziej nazywam go Cody. Jest on maści kaszanowatej z konopiastą grzywą i ogonem. Ma taką, bym powiedziała, trochę niedomalowaną strzałkę lub odmianę na głowie. No, ona jest trochę, że tak powiem, niechlujnie namalowana. O, proszę. No, ale no już trudno. Ma takie po prostu brązowe, ciemne kopytka. Ma, no, trochę widoczne strzałki pędzinowe, ledwo je widać. Ogierek nie jest podkuty. Ma też takie brązowe chrapki. Tutaj też wam tak pokażę. O, proszę. Ma bardzo długą grzywę, grzywkę i ogon. One są w kolorze takim właśnie żółtym. No i tak on wygląda. O. Okej, i jeszcze przejdźmy do klaczy właśnie. A tutaj mamy właśnie klacz islandzką, właśnie też ze Schleich 2022. I ona się nazywa Lady. I jest ona maści podejrze siwej, bo wygląda mi to na siwą, choć nie widzę jabłek, no ale bardziej jest to siwa. Jest to klaczka, ma tutaj ogonek taki właśnie zapleciony właśnie z takimi, nie wiem w sumie czy to są kwiaty, czy co to jest, ale tak to są jakieś takie zapięcia, bardziej kwiaty. Ona właśnie ma taki duży warkocz na tym ogonie. Ma szare kopytka. No, tutaj niestety nie ma wyrzeźbionych strzałek pędzinowych. Ma bardzo długą grzywę i grzywkę. Tutaj widać taki nabok, jest fajnie to wygląda ogólnie ten nabok, tą grzywkę. Ma długi właśnie ten ogonek. I jest to klaczka. No i tak ona wygląda. O. I tak te koniki wyglądają. Napiszcie w komentarze, który wam się najbardziej podoba. No ja je mogę wam polecić, aczkolwiek no nie widzę u nich żadnych cieni, jakikolwiek cieniowanie. Widzę tam czasami jakieś tam jest cieniowanie, ale no bardzo małe, więc no niestety. No ale tak te konie oglądają. Mi się bardzo podobają. Tak najbardziej to właśnie klaczka. Ja je kupiłam na figurak.pl. Polecam, naprawdę. Tam bardzo polecam kupować. Jeśli chodzi o akcesoria, czy są fotogeniczne, tak akcesoria wyjdą i na zdjęciach też fajnie wychodzą, więc polecam. I to by było wszystko. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby nie odczuł skarży. Będę zobaczyła w kolejnym odcinku. Cześć!